A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzel lajka pod filmem. Cześć, witajcie na kanale motoinfo.pl. Dzisiaj taki trochę inny odcinek, nie będzie to seria przed zakupem. Trochę się opóźni następny odcinek serii przed zakupem, bo zobaczcie, robię w swoim samochodzie przewody hamulcowe i dzisiaj taki krótki filmik, w którym wam pokażę, jak naprawić uszkodzony, urwany odpowietrznik w samochodzie. Tutaj mam taki zestaw naprawczy, więc tak, tego typu odpowietrznik siedział sobie tutaj, był ładnie tak wkręcony. Tego typu odpowietrznik siedział sobie w tym otworze i podczas odkręcania postanowił się urwać. I więc zostało mi gdzieś o tyle starego odpowietrznika. Co w takim wypadku zrobić? Tutaj było jeszcze troszkę tego materiału wyżej. Ja musiałem to zeszlifować, bo mi nie sięgał gwint tutaj z tego zestawu naprawczego. Bo w otworze gwint był nieco niżej. I co w takim wypadku zrobić, gdy nasz odpowietrznik się urwie? No, trzeba jakoś sobie poradzić, a najlepszym sposobem to jest tak. Jeżeli nam się urwie i mamy jakąś część jego, no to próbować go w jakiś sposób wykręcić. Ja wczoraj próbowałem, 2 godziny z tym walczyłem, aż w końcu powiedziałem, nie ma opcji, zostawiam to, rozwiercam. Najpierw to ładnie obciąłem, zeszlifowałem to na płasko powierzchnię, zrobiłem punktakiem, uderzyłem w ten ułamany, wstawię tu śrubę, to będzie lepiej to widoczne. To jest nasz urwany odpowietrznik, sobie musicie wyobrazić. Ja punktakiem zrobiłem mniej więcej na środku, tylko taki otworek uderzyłem. Rozwierciłem to najpierw małym wiertłem, chyba trójką, potem większym, jeszcze większym, bo do piątki wyszedłem i wkręciłem w to taki duży wykrętak do urwanych śrub. Podgrzewałem to palnikiem i tą część tego odpowietrznika i tą część materiału tego zacisku. Nie dało to nic. Był odpowietrznik tak zardzewiały, że jeszcze jego został kawałek materiału tutaj w tym otworze, gdzie jest gwintowane to wszystko. Tego gwintu jest około 0,5 cm, nawet chyba w niektórych miejscu do centymetra wystarczy. No i co ja zrobiłem później? Obciąłem to wszystko na równo, zrobiłem znowu ładny otworek punktakiem i starałem się to prosto, w miarę prosto wywiercić, ale miałem taką zwykłą, tylko ręczną wiertarkę. No i oczywiście tutaj musiałem to przekosić. Przekosiłem to no dosłownie o 0,5 mm, możecie to nawet zobaczyć. Starałem się jak mogłem, ale przekosiłem to gdzieś z 0,5 mm. I problem jest taki, że po wkręceniu tego odpowietrznika, ten otwór, on nie zamyka tego otworu, który jest tam na dole. Nie trafia w niego. No i rozwiązanie jest takie, że z pomocą przychodzi nam taki zestaw nawet naprawczy, który składa się z takiej śruby. Tą śrubę sobie, to trzeba śrubę jeszcze posmarować tutaj klejem do gwintów i zostawić to na 12 godzin. Wkręcacie sobie śrubę i potem do śruby jest taki odpowietrznik i wkręcacie tam do środka i to wszystko ładnie trzyma. Ja już jestem tak wkurzony, bo już się męczę z tym dobre kilka godzin. Jak jest jeszcze inna alternatywa? Alternatywa jest taka, że sobie to wszystko kładziecie, ten cały zacisk na wiertarce stołowej. Musicie sobie ją super ładnie, hiper prosto wypoziomować. Jeżeli sobie wypoziomujecie ten zacisk tak super, aby wiertło trafiało wam centralnie w środek tutaj, centralnie w środek tego otworu, w środek waszego starego odpowietrznika, którego tak odetniecie tutaj ten łeb i centralnie ta śruba w środek będzie trafiała, te wiertło będzie w środek trafiało, to na wiertarce stołowej jest to do ogarnięcia, bo sobie ładnie, prosto, idealnie w punkt przewiercicie, później weźmiecie gwintowniczek, nagwintujecie, dacie odpowietrznik i będzie to cacy malina, miód malina to będzie. No ale jak macie zwykłą wiertarkę ręczną, no to musicie właśnie takie robić. Sodomy i Gomory, jak ja dzisiaj, czyli zestaw naprawczy, najpierw to rozwierciłem w miarę prosto, bo to też jest ważne, w miarę prosto to rozwiercić, nagwintować, podczas gwintowania używać tam jakiejś lubryfikacji. Ja używam takiego oleju do zardzewiałych śrub,
zestaw naprawczy. Tyk. Odpowietrznik, zestaw naprawczy. Tyk. Posmarować oczywiście ten klej od dołu. Ten gwint od dołu posmarować klejem do gwintów. Zostawić to na 12 godzin. I po 12 godzinach dopiero odpowietrzyć układ. Bo jak ten klej nie wyschnie, no to ten płyn wypcha go. Bo podczas odpowietrzania tutaj powstanie duże ciśnienie i ten klej, który jest tutaj będzie na gwincie nałożony, ten klej do gwintów, to ciśnienie płynu hamulcowego go wypcha na zewnątrz i będzie ten odpowietrznik przeciekać. Także dzisiaj taki krótki filmik. Ja idę zjeść obiadek i naprawiać swoje autko, także trzymajcie się do następnego odcinka. Widzimy się już niedługo w serii przed zakupem. Trzymajcie się. Cześć. A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzel lajka pod filmem.